Krzysztof, dzisiaj sparing z Zagłębiem Lubin przegrany 0-1, ale po niezłej grze. No tak, myślę, że gra nie była najgorsza. Szczególną uwagę zwracaliśmy w tygodniu i odkąd przyszedł trener Latowski na grę w defensywie i myślę, że to dzisiaj było pozytywne. Zagłębie nie stworzyło zbyt wielu sytuacji, a o to nam w tych sparingach chodzi, także myślę, że można to ocenić pozytywnie. Stracona bramka, no trochę szczęśliwa dla Zagłębia, dlatego że no, strzał, niemalże strzał życia Aleksandra Kwieka z 25 metrów w okienko. Poza tym strzałem naprawdę trudno było Zagłębiu konstruować te akcje ofensywne. No tak, to prawda, że chyba my mieliśmy więcej sytuacji z gry niż Zagłębie. No i tylko się cieszyć, aczkolwiek no wiadomo, są jeszcze mankamenty, które musimy wyeliminować, no ale cały czas pracujemy ciężko na treningach, ten tydzień naprawdę był ciężki i myślę, że mimo to ten sparing trzeba ocenić pozytywnie. Występujesz na pozycji obrońcy, ale ja zapytam o atak, bo chyba troszeczkę szczęścia nam w tym ataku brakuje i we wcześniejszych sparingach, chociażby z Jagiellonią Białystok, stwarzane sytuacje niewykorzystane. Dzisiaj najlepsza okazja Piotra Madejskiego i poprzeczka, tylko poprzeczka. No tak, jeszcze Kuba Grzegorzewski miał świetną sytuację, jeszcze parę tam było innych. No tak, trochę brakuje szczęścia, troszkę precyzji, ale myślę, że z czasem to przyjdzie i oby to szczęście dopisywało w lidze, bo tam się grało punkty. W zimie w tych sparingach wygrywaliśmy, tam mieliśmy szczęście, a później to szczęście się odwróciło w lidze. No i oby teraz było odwrotnie. Na koniec zapytam Cię o zawodnika, którego chyba dobrze znasz, bo to też zawodnik pochodzący ze Śląska Wrocław, Mateusz Fedyna. Dzisiaj naprawdę bardzo dobra druga połowa w jego wykonaniu. No tak, no aż byłem zdziwiony, bo oddał bodajże 3 strzały przez 45 minut z prawej, z lewej nogi. Naprawdę pozytywnie się wkomponowuje w zespół i co prawda jeszcze chyba na 100% nie jest z nami, ale myślę, że będzie i chociaż to nie ode mnie zależy. Ale ja bym go chętnie widział w zespole, pozytywna postać, młody chłopak, jeszcze ze Śląska Wrocław, także dla mnie jak najbardziej chętnie się nim zaopiekuję.